tutaj Warszawa to przecież nie słynie z baciuszek, nie słynie z cerkwi, nie ma cerkwi. W Warszawie jest raczej tylko ksiądz katolicki. Także proszę Państwa, kościółków jest pełno. Co trzeci, dzisiaj jest wielki dzień. Codzienne msze. Tak należałoby powiedzieć. Odetchnął z ulgą i dostał świadectwo dojrzałości 78,5% dokładnie tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało maturę, 14,8% abiturientów nie zdało jednego przedmiotu, to jeszcze będą mogli w sierpniu poprawić, a 6,7%, niecałe 7% będzie mogło przystąpić do egzaminu maturalnego dopiero w przyszłym roku. Takie są oficjalne wyniki majowych egzaminów maturalnych. Z nami jest pan minister Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji narodowej. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Witam ojcu, szczęść Boże drugim słuchaczom. To lepiej niż zwykle, czy tak samo, czy gorzej? W którym kierunku to idzie, panie ministrze? Średnia mniej więcej się utrzymuje co do, można powiedzieć, zawalności, chociaż to jest też umowne pojęcie tego egzaminu, który, no powiedzmy sobie, w mojej młodości, czy raczej za jakiś czas temu był taką cezurą dojrzałości i dlatego matura nazywała się egzaminem dojrzałości. Teraz jest to po prostu troszeczkę inaczej, nawet dużo inaczej niż troszeczkę. No i co? No i po prostu po tym egzaminie otwierało się zawsze pytanie, ono jest wciąż aktualne, ono się otwiera i teraz co dalej, prawda? Co dalej z życiem niż tam z nauką? Ja powiem tak, egzamin dojrzałości, egzamin maturalny zdawało się kiedyś trudniej, teraz zdaje się go coraz łatwiej. Jeśli jest jeszcze margines jego niezdawalności obecny, no to nawet nie warto sobie stawiać pytania, dlaczego tak jest. Bo tam chyba wystarczy 30% mieć, prawda? Powyżej 30%. No tak, ponieważ są to oczywiście rozmaite progi jeszcze teraz obecne do zdawania. Ja powiem tak, jestem zwolennikiem podnoszenia poziomów niż ich obniżania. Polska edukacja w ostatnich latach, no powiedzmy sobie kilkunastu, czy tam tych czasów, kiedy zmienił się system, idzie drogą obniżania poziomów. Obniżania, raczej sprzyjania temu, żeby abiturienci osiągali ten wynik coraz łatwiej niż coraz bardziej była w sposób rzeczywisty weryfikowana ich wiedza. Ja uważam, że trzeba uczniom po tylu latach nauki w sposób rzeczywisty stawiać wymogi sprawdzenia ich wiedzy. No ale tak czy inaczej, ważne jest to, żeby Polacy zdobywali wiedzę, żeby za tym zdobywaniem wiedzy także podnosiła się ogólna, narodowa, społeczna właściwość lepszego rozumienia świata, lepszego jego tego świata interpretowanie. No i można sobie tak krążyć wokół tych wyników. One są po prostu dobre. No, jeżeli jest tam blisko 80% niespełna zdawalności, to dobrze. No, niech ci młodzi ludzie idą dalej się uczyć. Ale ja uważam, że muszą być... Jestem zwolennikiem podnoszenia dyscypliny, krótko mówiąc, żeby nie błądzić, już nie szukać eufemizmów. Co to znaczy, panie ministrze, właśnie to podnoszenie dyscypliny? Tak. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba wiedzę weryfikować bardzo jasno, w sposób jednoznaczny, nie obniżać, nie dawać możliwości zdawania na niższym poziomie, nie stosować technik, które ułatwiają zdawania egzaminów, które ułatwiają poprawianie wyników, które poprawiają statystykę, tylko w sposób rzeczywisty, obiektywny weryfikują wiedzę. Przecież nie po to, żeby komuś zaszkodzić. Nie, absolutnie, broń Boże. Tylko po to, żeby mu właśnie pomóc.
żeby mu pomóc samego siebie zmobilizować, też i rodziców, którzy będą nadzorować dzieci, jakoś tak zachęcić do tego, żeby te dzieci się uczyły bardziej gruntownie, a później pokazywały, co wiedzą, co potrafią, właśnie co wiedzą o Polsce, jaki mają zasób wiedzy z przedmiotów, których są obowiązkowe właśnie na maturze. Tak patrzę, to najlepsze wyniki są w zasadzie z języka obcego. Tutaj na poziomie podstawowym średni wynik 77%, rozszerzony 65%. Natomiast z językiem polskim było to odpowiednio 59% i 52%. No tak. Więc tego języka angielskiego, bo tu konkretnie jest mowa o angielskim, ale zdawalność też innych języków jest bardzo dobra. No, powiedzmy, jakby więcej przyłożenia chyba do tego języka obcego dzisiaj, aniżeli też do języka ojczystego, ale patrzę też na przedmioty takie jak geografia, jak chemia, biologia to 37% możliwych do uzyskania punktów, chemia 41%, fizyka 40%, geografia 31%, historia 33%. No to jest też signum temporis oczywiście, że z każdego tego przedziału można odczytać i zinterpretować na własny tam sposób rozumienia świata, to w jakim kierunku to wszystko idzie, można powiedzieć w cudzysłowie. No jest bardzo przykre, że po raz kolejny obce języki są zdawane lepiej niż język polski, co wcale nie znaczy, że ktoś operuje, czy ci młodzi ludzie, wspaniali nasi młodzi rodacy, Polacy, lepiej niż językiem polskim. Nie, no są po prostu kryteria tak ustawione, tak to wszystko jest zdefiniowane, że powiem krótko, że odbieramy te wyniki w sposób, tak dla mnie, ja przynajmniej odbieram, nie chcę tam uogólniać, w sposób bardzo dotkliwy, prawda, że język polski nawet ojczysty jest zdawany na niższym poziomie niż język obcy. No to znaczy, że albo jest jakiś mankament w mechanizmie, albo jest tak po prostu, że no przykładane są większe starania do języka obcego niż polskiego. No to jest w ogóle, powiem szczerze, w naszej rzeczywistości dosyć takie smutne, bym powiedział, bo jednak no chciałoby się czytać, że polski język numer jeden, tam blisko, nie powiem 100%, ale tam jakieś tam dziesiątki nieodległe od 100% zdawalności, no później tam następne i tak dalej, i tak dalej. Historia bardzo nisko, biologia bardzo nisko, no to są właśnie te, można powiedzieć, sprawdziany, te punkty, które świadczą o tym, jaki jest człowiek, prawda? Tak, no, sama zdawalność tutaj polskiego to jest dobra, bo tu jest 98%, ale chodzi o ten średni poziom. Ja powiedziałem, jasne, oczywiście, że tak, jasne, chodzi o poziom wiedzy, tak. Tak, ale tutaj jest właśnie, to jest suma tych dotkliwych testów, które no świadczą o człowieku, prawda, no o jego, bo można wyciągnąć z tego wnioski także o tym, że idą za tym wynikiem opinie o zainteresowaniach, o wiedzy, i tak dalej. To jest wszystko. No, ja powiem tak, nie można być malkontentem, kiedy się kończą egzaminy i kiedy w takim przeważającej masie naszych dzieci, naszych wnuków już zamyka się pewien rozdział, prawda? No niech tak będzie, daj im Boże, jak najlepiej, niech oni poprawiają tę wiedzę, niech zdobywają ją, pogłębiają, ale chciałoby się, ja uważam, że należy podnosić wskaźniki, podnosić poziom zdawalności w taki sposób, żeby no po prostu skłaniać nauczycieli, a za tym także i młodzież do bardziej skrupulatnego zdobywania wiedzy. Temu ma służyć reforma edukacji, a jak będzie, to zobaczymy. Daj Boże, ja wierzę, ja powiedziałem to wielokrotnie, że oczywiście żadna reorganizacja nie ma wpływu na to, jaki jest wynik i jaki jest efekt nauczania i efekt wiedzy później młodzieży, ale w programach wszystko.
Także wierzę, że od 1 września te programy zostaną, podstawy programowe, a zatem także i kryteria podnoszenia wiedzy będą na tyle podniesione, że nasza młodzież będzie po prostu osiągała coraz lepsze wyniki, które nie są istotą wiedzy, tylko że właśnie, że wiedza, że chęć nauczania, że dyscyplina nauczania będzie podnoszona. Zatem maturzystom, już absolwentom gratulujemy. Człowiek jest głupi. No i życzymy dobrego startu w dorosłe życie, bo matura to podobno egzamin dojrzałości. A bez podstaw się cała piramidka niestety wali. Pan minister Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji narodowej, nasz gość, a już za chwilę kolejna rozmowa. Także bez Biblii do Boga nigdzie nie dojdziesz, bo nawet o tym, proszę Państwa, jak ja rozdaję po jednym denarze jednemu za całodzienną pracę, to drugiemu jak dałam, on przyszedł po południu, to też miał jednego denara za pół dnia pracy, ale oni na siebie zaczęli się gapić. I wojna, wojna. No to żeby czytali Biblię, to by na pewno nie walczyli, bo człowiek zazdrosny, jak te dziady tutaj żebraczo, gapią się na siebie po tramwajach, autobusach stołecznego miasta Warszawy, tutaj na Pradze Północ, na Pradze Południe, nad Wisłą, w tej wielkiej wiosce, no to jest skandal. To jest skandal.